straszydło. Podcast kryminalny. Moi drodzy, jestem niesamowicie zaskoczona i lekko oszołomiona tym, co się stało. Nagrywam ten materiał w nieco spartańskich warunkach, także wybaczcie mi za niedociągnięcia. Wczoraj opublikowałam nowy odcinek podcastu, w którym apelowałam do Was o pomoc w nagłośnieniu sprawy niezidentyfikowanej kobiety znalezionej w miejscowości Westdorpe. Dziś w okolicach południa słuchaczka straszydła, Magda, podesłała mi na Instagramie link do artykułu. Teraz można odpowiedzieć już na pytania, które pojawiły się na okładce odcinka. Kim jesteś? Kto ci to zrobił? To naprawdę zaskakujący dla mnie zwrot akcji, bo tą sprawą żyłam od kilku lat. 2 tygodnie temu odwiedzałam grób nieznanej kobiety, a dziś wiadomo o niej już nieco więcej. Naprawdę nie sądziłam, że nagram aktualizację tego odcinka tak szybko. Jeśli śledzicie mój Instagram, to wiecie, że odnaleziona kobieta nie była Polką, a Francuską, czyli jedną z nacji, jakie zakładała policja. Policja łącznie dostała blisko 800 wskazówek od momentu odnalezienia ciała aż do wyjaśnienia sprawy. Jednak żadna z nich nie naprowadziła ich na trop. Tu zadecydował przypadek. W 2021 roku, czyli 2 lata po tym, jak na łące w Westdorpe znaleziono kobietę, francuska policja odnalazła zwłoki mężczyzny. Zmarł on w wyniku choroby, czyli żadne osoby trzecie nie miały z tą śmiercią nic wspólnego. Mężczyzna był poszukiwany na prośbę bliskiej osoby. W związku z tym policja chciała poinformować o zgonie żony tego mężczyzny, tylko nikt nie potrafił powiedzieć, gdzie ona jest, nikt nie miał z nią kontaktu od 2019 roku. Dlatego też rok temu francuska policja postanowiła zbadać sprawę jej zaginięcia. I tak badania DNA potwierdziły, że kobieta znaleziona w Westdorpe to ta zaginiona żona zmarłego mężczyzny. Śledczy Steven Dekkers, który prowadzi sprawę, mówi, że to 100% dopasowanie. Ponadto broń znaleziona w mieszkaniu Denata oraz naboje pasują do tych znalezionych w ciele kobiety. Kobieta miała 57 lat i mieszkała w okolicach Dunkierki. Według najświeższych informacji to mąż ją zastrzelił, a potem przejechał ponad 100 km, aby porzucić jej ciało. Przejechał granicę francusko-belgijską oraz belgijsko-niderlandzką niezauważony. Myślę, że raczej nigdy nie dowiemy się, co takiego się stało, chyba że świadkowie po śmierci mężczyzny zaczną mówić coś więcej. Przeszukiwałam francuskie bazy danych osób zaginionych, ale nie natrafiłam na żaden ślad. Prawdopodobnie jej zaginięcie nie zostało zgłoszone, ale to wiecie, wszystko na świeżo, nie wiadomo nic więcej, szukałam tylko przez chwilę. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni i miesiące. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych aktualizacji, bo na pewno takie będą, kolejnych aktualizacji w tej sprawie, to polecam śledzić mojego Instagrama straszydło_podcast. Tam będę na pewno dawała znać, co nowego wiadomo. Myślę, że niedługo znów pójdę na cmentarz, aby sprawdzić, czy jej grób nadal tam stoi, czy może przeniesiono już jej szczątki. Dziękuję za wszystkie udostępnienia, komentarze, pomoc i wsparcie. Trzymajcie się.